Witajcie, drogie dziewiarki. Usiadłam tutaj przed kamerą, żeby pokazać Wam różne sposoby dobierania oczek. Na naszej stronie pojawi się niedługo artykuł, w którym będą te metody dobierania oczek opisane. A wiadomo, w dzisiejszych czasach najfajniej jest, kiedy poza słowem pisanym jest też obrazek, którym pokazujemy to na filmie, jak to zrobić. I to tak, jeden z podstawowych sposobów dobrania oczek to jest narzut. I ten narzut wykonujemy w ten sposób. Ja tutaj mam szkoleniową, że tak powiem, nazwijmy to szkoleniowa dzianinka, będąca prawie że szaliczkiem dla krasnoludka. No, pomińmy jej walory użytkowe. Najważniejsze, żeby pokazać, o co chodzi z narzutem. Załóżmy, że chcemy tutaj sobie w trakcie robótki dobrać dwa oczka w środku, tak żeby dziurki były widoczne. Ponieważ dodanie oczka poprzez narzut spowoduje, że powstanie dziurka. Więc lecimy. Narzut to jest nic innego jak naciągnięcie nitki na drut bez przerabiania jakiegokolwiek oczka i idziemy dalej z robótką. Czyli tak, narzuciłyśmy sobie na drut oczko i po prostu idziemy dalej. No, to znów sobie narzucę, żeby tak obrazowo to pokazać. Czyli znów narzucone i idziemy dalej. Narzut i idziemy dalej. Wystarczy tych narzutów, czyli w tym rzędzie nabrałam 3 oczka. Dorzuciłam 3 oczka, zaraz Wam pokażę, jak to będzie po przerobieniu rzędu powrotnego. Są to u mnie oczka lewe. I ten narzut, zazwyczaj narzuty przerabiamy na lewo, czyli tutaj miałyśmy ściek po prawej stronie, ściek łatki prawy, czyli te narzuty powinny być przerobione na lewo. Oczywiście można na prawo, to wszystko zależy od naszej fantazji, co nam w duszę gra i jaki wzór chcemy uzyskać. I teraz spójrzcie, te narzuty po przerobieniu rzędu powrotnego wyglądają tak. To jest pierwszy ze sposobów dobierania oczek. To są narzuty. Mam tutaj 3 dziurki, tu były 3 narzuty. Sposób ten poprzez dobieranie poprzez narzuty jest często stosowany w dzianinach, które są dziergane z okrągłym karczkiem. To często tam tutaj można odpowiednio wzory używać do właśnie poprzez narzuty. Ja tutaj w tej bluzeczce na przykład w liski to dobieranie oczek odbywało się właśnie poprzez narzuty. Każdy sposób dobierania oczek będzie widoczny w robótce, bo to nie ma cudów, to się powiększa nam, przestrzeń się powiększa, w związku z tym zawsze to w jakiś sposób będzie widać. A idziemy dalej w temacie dobierania oczek. Pierwszy rząd to były narzuty. W tym pierwszym rzędzie i to był pierwszy sposób. Następnym sposobem dobierania oczek jest wyciągnięcie nitki z rzędu niżej. I powiem Wam, że to jest sposób najczęściej przeze mnie używany w różnych dzianinach. Czyli lecimy z tematem. Mój kawałek dzianiny szaliczek dla krasnoludka będzie się poszerzał i już Wam pokazuję, zrobię to pomiędzy narzutami, czyli tak, w tym miejscu decyduję o tym, że chcę mieć oczko, czyli to jest wyciągnięcie nitki z rzędu niżej. Widzicie, pomiędzy oczkami jest nitka i tę nitkę podciągam sobie wyżej, okręcam jako pętelkę, żeby powstała mi z tego pętelka i zakładam na drut lewy. Robię z tego oczko prawe. Idę dalej. Decyduję, że tutaj będę miała dobranie oczek. Widzicie tę nitkę? Nitkę ciągnę wyżej, okręcam sobie jako pętelkę i zakładam na drut lewy. Przerabiam jako oczko prawe. Jeszcze raz to zrobię. Widzicie tę niteczkę, prawda? Decyduję, że z tej nitki będę miała oczko. Ciągnę ją. Oczywiście wszystko robimy z czuciem.
żeby oczka były w podobnych rozmiarach. Ciągnę, okręcam jako pętelkę, drutem lewym wkuwam się w to, mam to na druciku i przerabiam jako oczko prawe. Idziemy dalej, czyli to będzie teraz rząd powrotny, w którym to rzędzie wszystkie moje dobrane oczka przerabiam w tym wypadku tak, jak schodzą z drutów. I lecimy, są to oczka lewe. W ten sposób, dziergając sukienki, bardzo często tak właśnie dobieram oczka. Ten rząd jest dla mnie rzędem szybkim. Ja tutaj się nie pokazuję Wam dokładnie, jak się wkuwam w oczka, ponieważ nie to jest przedmiotem filmu, tylko dobieranie oczek, które się odbywa w rzędach na prawej stronie roburtki. I teraz, czy to widać, to dobranie oczek? Pomijamy ten rząd ażurowy. No, według mnie widać w takim minimalnym stopniu dobranie oczek. One, te dobrane oczka, były pomiędzy ażurami. To jest drugi sposób dobrania oczka. Następnym sposobem, jaki Wam tutaj właśnie w tej chwili pokażę, jest wyciągnięcie dodatkowego oczka z nóżki rzędu niżej. I na przykład ten sposób, o której teraz mówię, to jest najczęściej używany przez Stasię. Tak jak Stasia mówi, że ona właśnie zawsze wyciąga oczko z nóżki rzędu niżej. I teraz o co chodzi z tą nóżką? No to tak, oczko sobie przekładam, to moje oczko brzegowe. I pierwsze przerobię, żeby tutaj nie dodawać. I tak, jak widzicie oczko, widzicie tutaj, takie nienaturalnie wyciągnę, to to oczko, które jest poniżej, oczko mamy jedno na druciku, a poniżej jego mamy oczko rzędu niżej. I ono ma nóżkę. Nazwijmy to nóżką. I tę nóżkę naciągam sobie na drucik i przerabiam to na prawo. A później normalnie oczko, które jest na druciku, również na prawo. Idę dalej. Teraz, żeby nie dodawać tych oczek w miejscach, no to może być tutaj, a czemu nie? Nóżka rzędu niżej, czyli jest oczko na drucie, jest oczko, które jest poniżej tego, które jest na, to było dwa rzędy niżej. Wyciągam sobie to, ciągnę na drucik, nadziewam i przerabiam na prawo. Przerabiam jeszcze tu kilka oczek. Myślę, że to w tym miejscu mogę sobie to obrać oczko. A czemu nie? Czyli ciągnę nóżkę rzędu niżej. Tak. Następnie nakładam ją na drut lewy. Przerabiam jako oczko prawe. Przy czym weźcie pod uwagę to, że jeżeli zdecydujecie się na ten sposób dobierania oczka z nóżki rzędu niżej w raglanie na przykład, to trzeba pilnować tego, by dobierać te oczka z odpowiedniej nóżki, czyli albo z prawej nóżki, nazwijmy to, albo z lewej nóżki, bo jeżeli linia raglanu ma nam iść w tę stronę, to musimy to robić, tu Wam pokażę, z tej strony nóżki, czyli wtedy przerabiam oczko i teraz wracam do tej nóżki, ciągnę ją sobie tu, nakładam na drucik i przerabiam jako oczko prawe. Rozumiecie? Trzeba pilnować kierunku. Akurat w takim kawałku dzianiny to nie miałoby znaczenia, czy z prawej nogi szukam nitki z prawej strony, czy z lewej. Ale w raglanie, gdzie dobieramy oczka raz z prawej, raz z lewej strony głównego oczka, no to ma znaczenie. No i tutaj może jeszcze raz kontrolnie, żeby było wiadomo, o co chodzi. Nóżka rzędu niżej, ciągnę ją sobie na drucik i przerabiam jako oczko prawe. No i to jest następny ze sposobów dobierania oczek, który się nazywa dobranie poprzez z nóżki rzędu niżej. To jest mój rząd powrotny, ja tutaj nic nie będę zmieniać, więc jego po prostu szybko wykonam lewymi oczkami. Tak, lewe oczka, czyli pokazałam narzut jako dobranie oczek. Pokazałam wyciągnięcie nitki z rzędu niżej. Następny sposób, który właśnie tutaj jest już pokazany, to jest oczko z nóżki oczka
rzędu niżej. A następny ze sposobów, już Wam pokazuję następny, ten kawałek, to już będzie taki prawdziwa pelerynka dla krasnoludka, to jest przerobienie tego samego oczka raz od przodu, raz od tyłu. Czyli już Wam mówię, o co chodzi. Załóżmy, że to tutaj chcemy powiększyć szerokość naszej cieniny. Wykonujemy z tego najpierw oczko prawe. Widzicie, wykonuję oczko prawe. Nic nie ściągam z drutów, nie spuszczam tego oczka, które jest na drucie. Przesuwam sobie nitkę z przodu i wykonuję w tym samym oczku oczko lewe. Przerobiłam jedno oczko raz od przodu, raz od tyłu. Posunę się troszkę dalej i zrobię to jeszcze raz. Czyli wkuwam się, robię prawe, nic nie zmieniam, czyli po prostu mam ten etap robótki. Przesuwam sobie nitkę z przodu na lewy drut, wkuwam się od tyłu, tak jak do oczka lewego i wyrabiam. Przerabiam sobie tutaj parę oczek. Następnie znów zrobię powiększę liczbę oczek, czyli wkuwam się w oczko, nie spuszczam, nic nie robię poza przesunięciem nitki z przodu robótki i wyrabiam jako z jednego oczka dwa oczka. Mam nadzieję, że to było dobrze pokazane. Może jeszcze kontrolnie raz pokażę. Jedno oczko robię jako prawe, przesuwam sobie nitkę, szykuję się do oczka lewego. I idę do końca. To jest następny ze sposobów. To jest mój rząd lewy, więc ja go po prostu szybko przerobię. Żeby Wam pokazać ostatni ze sposobów tutaj omawianych w tym artykule. Jako z dwóch oczek trzy oczka. Można to tak nazwać. Ten sposób z dwóch oczek, trzy oczka może być używany na przykład na raglanie, na tworzenie linii raglanów, wtedy nam się pięknie poszerza raglan, tworząc pewien wzór różyczek, można tak powiedzieć. I już Wam pokazuję, o co chodzi. Jestem na początku mojej robótki. Moja peleryna dla krasnoluda już się robi coraz szersza. I tak. To lecimy. Oczko brzegowe przekładam. Tutaj jakieś dwa przerobię, żeby tego nie robić na początku. Czyli tak, wkuwam się, mam tak, mam dwa oczka, wkuwam się w nie razem, przerabiam sobie jedno prawe i teraz tak, nic nie zmieniam, nie spuszczam, prawym drutem robię sobie narzut na drucie, wkuwam się jeszcze raz w te same oczka i wyciągam oczka. I dopiero wtedy, jak mam trzy oczka powstałe z dwóch oczek, wtedy spuszczam całość. Idę dalej. Przerabię tu kilka oczek i teraz, i tu będzie to miejsce, gdzie będę miała poszerzone. Mam dwa tak odseparowane oczka, prawda? Tak sobie drucikiem jeszcze szykuję. Trzymam palcami dla niewprawnych, żeby można było kontrolować, gdzie się wkuwamy. Wkuwam się, ciągnę pętlę, wyciągam pętlę. Nic nie spuszczam tutaj, tu się nic nie dzieje. Tym prawym drutem idę po nitkę, nadziewam sobie jako narzut i wracam z powrotem do tych dwóch oczek. Wracam, wkuwam się w to, ciągnę, idę po nitkę i wyciągam oczko. I mam z dwóch oczek trzy oczka. Idę dalej. Te fragmenty, które nie wpływają, że tak powiem, na istotę dzisiejszego programu, ja po prostu pomijam szybciutko. Czyli prawe oczka po prostu lecę. Mam dwa oczka. Chwytam je. Wkuwam się. Wyciągam pętlę. Tak przesadnie, bo normalnie takiego nie ciągniemy. Ciągnę tę pętelkę. Idę po nitkę, którą mam tutaj na palcu. Nadziewam sobie i z powrotem z tą nitką kieruję się w te dwa oczka i wyciągam sobie trzecie oczko. I lecę dalej. No i to będzie mój rząd ostatni w mojej pelerynce golfiku dla krasnoludka. Jaki to krasnoludek już musiałby być duży. No i tak, i mamy oczka lewe.
Wyobraziłam sobie tego krasnoludka w tym czerwonym wdzianeczku z golficzkiem, bo golficzek powstał, gdy pokazywałam, jak nabrać 10 oczek. I to jest mój powrotny rząd. Już go szybciutko tymi lewymi oczkami załatwiam, że tak to powiem. To jest tak, że każdy sposób dobrania oczka będzie widoczny w robótce. Te sposoby, te 5 sposobów, to są tylko nasze propozycje, bo ogólnie pewnie można jeszcze różne sposoby znaleźć w internecie. Ten mój fragment robótki wygląda w ten sposób. I tutaj były narzuty. Tutaj zaraz po tym było wyciągnięcie nitki z rzędu niżej, później było przerobienie jednego oczka najpierw od przodu, później od tyłu, a na końcu było te gwiazdki. No te gwiazdki są tutaj najbardziej widoczne, one są takie bardzo ozdobne i to jest ozdobny sposób dobierania oczek. Każda z nas wybiera sobie swój własny, najulubieńszy sposób dobrania oczka, no bo najważniejsze jest to, by uzyskać efekt oczekiwany, a jakim sposobem do niego dojdziemy, to już jest nasza dowolność. Za uwagę Wam bardzo dziękuję i do następnego razu.